Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM, and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer. Здравствуйте, Диана Александровна. Dzień dobry, Diano Aleksandrowna. Dzień dobry. Dziękujemy za przybycie do naszego studia. Otrzymujemy wiele pytań od obywateli Polski, którzy albo odwiedzali nasz kraj w ramach ruchu bezwizowego, albo słyszeli od przyjaciół i znajomych o sytuacji w kraju i chcieliby tu przyjechać na pobyt czasowy lub stały. Zastanawiają się więc, gdzie powinni złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na Białorusi lub otrzymanie obywatelstwa w Republice Białorusi. Obywatele polscy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Białorusi w terytorialnych pododdziałach do spraw obywatelstwa i migracji, organów spraw wewnętrznych w miejscu przypuszczalnego pobytu czasowego w Republice Białorusi. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały, obywatele polscy mogą również składać wnioski w urzędach do spraw obywatelstwa i migracji na Białorusi lub, jeśli przebywają poza Białorusią, w placówkach dyplomatycznych i urzędach konsularnych Białorusi. W celu ubiegania się o obywatelstwo Republiki Białoruś, obywatele polscy mieszkający na stałe w Republice Białoruś zwracają się do organów spraw wewnętrznych, a mieszkający na stałe poza Republiką Białoruś do organów służby dyplomatycznej. Jakie mogą być podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt na początku i jakie są obecnie wymagania dla wnioskodawców? Każdy może złożyć wniosek, czy potrzebne są do tego jakieś solidne podstawy? Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały, ustawodawstwo dotyczące statusu prawnego cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi przewiduje pewne podstawy. Taką podstawą mogą być bliscy krewni, obywatele Republiki Białorusi, na stałe mieszkający w Republice Białoruś, prawo do łączenia rodzin, otrzymanie statusu uchodźcy lub azylu w Republice Białoruś, a także jeśli obywatele polscy są pracownikami i specjalistami potrzebnymi organizacjom Republiki Białoruś, dokonują inwestycji na terytorium Republiki Białoruś, jeśli mieszkają na terytorium Republiki Białoruś minimum 5 lat. Takie są podstawy. A jakie są terminy rozpatrzenia wniosku? Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 2 miesięcy. W przypadku obywateli, którzy są pracownikami i specjalistami potrzebnymi organizacjom, termin ten wynosi 1 miesiąc. Proszę powiedzieć, na jaki okres, jeśli dana osoba przebywa na Białorusi i złożyła wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na Białorusi, czy może być zatrudniona w tym okresie? Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, wjeżdżając na terytorium Republiki Białoruś, jeżeli jest pracodawca Republiki Białoruś, który jest gotowy zatrudnić cudzoziemców, tacy cudzoziemcy mogą być oczywiście zatrudnieni, jeśli spełnione są określone przepisy i warunki. Zatrudnienie na terytorium Republiki Białorusi jest również podstawą do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. A czy do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy konieczna jest znajomość jednego z 2 języków państwowych, białoruskiego lub rosyjskiego? Znajomość jednego z języków państwowych, białoruskiego lub rosyjskiego, jest koniecznym warunkiem wstępnym przy ubieganiu się o obywatelstwo Republiki Białorusi. Jeśli jesteś już tymczasowym lub stałym rezydentem, to jest to poziom komunikacji, a zatem możliwość znalezienia pracy i integracji ze społeczeństwem białoruskim. A czy ma Pani statystyki dotyczące liczby stałych lub tymczasowych mieszkańców Republiki? Tak, oczywiście, prowadzimy takie statystyki. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 400 obywateli polskich, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały i biometryczne zezwolenie na pobyt i około 200 obywateli polskich, którzy obecnie posiadają ważne zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Białorusi. Proszę powiedzieć, czy kupno nieruchomości w naszym kraju daje jakieś korzyści polskim obywatelom? Zakup nieruchomości w Republice Białorusi uprawnia obywateli polskich do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Republice Białorusi na okres do 1 roku. Taki pobyt może być corocznie przedłużany,
I tak jak powiedziałam wcześniej, po upływie 5-letniego pobytu na Białorusi obywatele polscy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Tak więc, z grubsza rzecz biorąc, osoba przyjechała w trybie bezwizowym, spodobało jej się, kupiła mieszkanie albo dom, a następnie złożyła wniosek do jednostki do spraw obywatelstwa i migracji i otrzymała zezwolenie na pobyt czasowy. Proszę powiedzieć, wielu naszych słuchaczy pyta również, czy możliwe jest zachowanie podwójnego obywatelstwa? Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi dotyczącym obywatelstwa, podwójne obywatelstwo nie jest uznawane w przypadku osób, które są obywatelami Republiki Białorusi. Jednak osoby, które ubiegają się o obywatelstwo Republiki Białorusi, są zobowiązane do rezygnacji z dotychczasowego obywatelstwa obcego państwa. Wyjątkiem w tym przypadku może być sytuacja, w której niemożliwe jest wypowiedzenie obywatelstwa obcego państwa z powodu okoliczności niezależnych od danej osoby. A jeśli dana osoba zatai, że posiada obywatelstwo? Cóż, jeśli później okaże się, że obywatel podał nam niedokładne lub fałszywe informacje, będą pewne konsekwencje prawne. Zapraszamy wszystkich na Białoruś, a najważniejszą rzeczą jest oczywiście przestrzeganie prawa naszego kraju. Dziękuję. Dziękuję. Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer.